Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny gość, który zaszczycił ten fotel i program Rozmowa z Człowiekiem, to oczywiście Józef Skrzek, multiinstrumentalista, twórca SBB i całej reszty chyba nie trzeba przedstawiać ikony muzyki polskiej, śląskiej. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, Mariusz, witaj. Józiu, doceniasz w muzyce formę pauzy. W życiu takie przerwy i pauzy też często następują. W tym czasie pamiętaj, że z całym sercem jesteśmy przy tobie, przy stratach, których czasem doświadczamy. Przepięknie śpiewałeś i grałeś na pogrzebie Kamila Durczoka. Jak ty w takich okolicznościach zachowujesz ten profesjonalizm i potrafisz, jak to młodzi mówią, spiąć się i po prostu być profesjonalistą? Ja łączę się z człowiekiem. Jak gram dla Kamila, to myślę o nim. Jemu to dedykuję. Zagrałem Zmartwychwstanie Aliny. To jest sedno tutaj w tej chwili, że nasza Alinka, tak, wspaniała dziewczyna z nadmorza, moje marzenie, które trwało tak długo, teraz nagle znalazła się tam, gdzie Kamil. W ostatnim czasie bardzo wielu żegnaliśmy przyjaciół ze sceny. Często grałem. Jest taki moment, kiedy się w tym całym galimatiasie, który otacza nas w cywilizacji, potrafisz dojść do momentu, kiedy jesteś blisko, jak to mówią fizycy, nieskończoności. Tak. To jest bardzo trudne dotykać. W takich uczestniczyłem też przedsięwzięciach, na przykład w Krakowie, na styku dwóch nieskończoności. No ale pytam moich przyjaciół, profesorów, no ale jak to jest? Tracisz ukochaną osobę, która jest dla ciebie wszystkim. Tak. I co masz z sobą zrobić? Żyć. Być człowiekiem, być dla innych ludzi, grać. Tak jest moje powołanie, takie jest moje utalentowanie. No i poświęcić czas córkom. Karina, Luisa, Ela, wnuczki, też kobiety. Julia Lenka. Ale powiem szczerze, że jestem smutny. Faktycznie, no, bo nie spodziewałem się, że może to się tak stać teraz, no, kiedy jest tak pięknie na dworze, wiosna, lato. Wszyscy się jakby kojarzą teraz z naturą. Na to nigdy nie jesteśmy przygotowani. Nawet jeżeli jest choroba, jeżeli jest proces, jeżeli coś zapowiada odejście, zmianę, to nigdy się z tym nie godzimy do końca. Masz rację. Wiesz, Mariusz, uczestniczyłem podczas tych spotkań wspólnych z Aliną, bo to jest bardzo istotne, w wielu takich poznawczych sytuacjach, kiedy ludzie są z drugiej strony, cierpią na przykład. Tak. Grywałem często na przykład w miejscach, które nazywamy czy tam szpitale, czy jakieś tam i tak dalej. Hospicja, tak. W bardzo przeróżnych konstelacjach. I poznawałem tych ludzi właśnie, którzy są bezimienni, którzy gdzieś tam istnieją. Nie tych, którzy są na topie i zastanawiają się, kto więcej zarabia pieniędzy. Nie. Ja poznawałem drugą stronę tej nieskończoności. Jestem o to bogatszy. Może jestem taki bardziej przygnębiony tym wszystkim, co zauważyłem, ale to jest przecież prawda o człowieku. Jeden mo, a drugi nie mo. Jednemu jest dane, a temu drugiemu to, co miał dane, to mu jeszcze wezmą. Tak. To jest niesamowita sprawa, wiesz. I wiesz, no, właściwie z tego wszystkiego powstaje muzyka. No bo jeśli ją masz, jeśli dał ci ją Pan Bóg, i tu gdzieś ona istnieje, no to ona potem wynika. No i dlatego ta moja muzyka teraz jest jakaś właśnie refleksyjna bardzo. I tak właśnie grałem przedwczoraj
niedawno grałem na Górze Świętej Anny z profesorem Botorem. I akustycy mówią, Józek, a czemu byłeś taki smutny? No to byłem, no bo teraz jest taki czas w moim życiorysie. Wiesz, to nie jest SBB, który po prostu gra w Roskilde, albo gdzieś w ogóle grasz open air jakieś, nie wiadomo. Po prostu to jest czas, kiedy w ogóle się zabierasz do życia. Ja po prostu od paru tygodni dopiero się próbuję zabierać do życia na nowo. Powstanie z popiołów, można powiedzieć. Tak. I to przy takiej wrażliwości, przy takim talencie, przy tym, jak siebie pokazujesz światu przez muzykę, to musi się odzwierciedlać. Czy wiesz, to tak inaczej się naturalnie, autentycznie jakby przedstawia. No, wspomniałeś o tych pożegnaniach. Tak. No, świetnie podczas tego, kiedy była prawda, ceremonia z Alinką, powiedział prowadzący, że on woli to określać jako odprowadzenie. Odprowadzenie kogoś. Tak. Odprowadzasz kogoś na przystanek, odprowadzasz kogoś do podróży, odprowadzasz kogoś do jakiegoś miejsca, do jakiegoś, etapu, do szkoły, do internatu, do... Tak. Wiesz, ja nie chcę tutaj komentować dalej sytuacji, że wiesz, zaczyna się w ogóle inny rozdział, no bo on jest, ale w dalszym ciągu to życie płynie. Podczas tych jakby ostatnich prezentacji, które wykonywaliśmy z córką Elą, podczas konsultacji z córką Luizą, która robi filmy, też jakby dochodzimy do pewnych nowych spostrzeżeń, bo jak jesteś w takim cierpieniu, to inaczej postrzegasz świat. Tak. To jest całkiem inaczej. Wiesz, inna skala wrażliwości. Jakby, no, oczywiście jestem trochę nerwowy, to jest jasne, bo te stresy powodują, że no niestety jesteś taki po prostu narwany trochę. Jesteś człowiekiem, jesteś organizmem i to... Niektórzy mówią zadaniowy. Dobra. Tak. Dobrze, wykonuję zadania, natomiast wewnątrz mnie jest tygiel. Po prostu jestem larmo, po prostu tam się rozrywa wszystko. No bo wiesz, nie potrafię pojąć, jak to może się tak zmieniać. Tym bardziej jestem ci wdzięczny, że w takim momencie... Zdecydowałeś się jednak przyjść i podzielić uczuciami, muzyką i myślę jeszcze kilkoma myślami. Zrobiłem to do Alinki. Większość teraz jakby jednak, bo wiesz, ona już tego nie może robić, więc ja to robię. Tak. Jest to nasza rodzinna, taka gehenna. No, my budowaliśmy rodzinę przez długi czas. Wspaniale, to jest fenomenalna w ogóle sytuacja. Jak to się sytuacja. Zaczęło? Koło brzegu? No nie, no poznaliśmy się w Bydgoszczy po koncercie SBB. Grałem z SBB, koncert w Toruniu, w Auli i poszedłem wieczorem na kolację. Patrzę, o, fajne działucha. Ale ja byłem taki rozbabrany trochę, wiesz, wtedy ciągle jakiś tam takich moich po prostu produkcjach, nieprodukcjach. Tak. Wiesz, SBB było bardzo pracochłonne. Tak, droga. No ale wchodzę i widzę, że jest akceptacja. No i jakby przedstawiłem się i zaprosiłem na kolację. Tak, normalna randka. Randka, tak przyszedł facet jakiś tam, wiesz. Ale trzeba działać, nie zastanawiać się, iść za impulsem. I okazało się, że od tego momentu byliśmy ze sobą cały czas. Cały czas, od tamtego momentu. W Bydgoszczy, kiedy spotkaliśmy się, później wszystkie nasze wędrówki poprzez to, że dziewczyna z nad morza. I nawet był moment, że chcieliśmy tam mieszkać. Tylko, że u nas w rodzinie na Śląsku nasz Ludwik, tata, dość szybko odszedł. I jakby ta rodzina nasza, która jest w Michałkowicach, ona jest, od dłuższego czasu jesteśmy półsierotami. Tak pomyślałem, ja tak nie mogę zrobić. Nie zostawię ojcowizny. Więc zostałem w Michałkowicach. No i namówiłem Alinę, żeby jednak, prawda, może tutaj. No ona powiedziała, że trudno, no spróbuję. Żeby ona tu zapuściła korzenie. Tak, żeby ona tu była. To było bardzo trudne. Oj, bardzo, bardzo. No przyznaję, że... Ja myślę, że ciężko było cię o to prosić. Aklimatyzacja, wiesz, kogoś, kto jest
wiesz, nad morzem ciągle na plaży i nagle przyjeżdża na Śląsk, na hołdy i na te inne takie nasze... Pawiloki. I wiesz, wszystko, ale ona powiedziała, że to akceptuje, bo ona za miłością przyjechała. Tak. Nieprawdopodobne w ogóle to i jest. I zapuściła korzenie i wżyła się w tą rodzinę. A czy wiesz, no, to też było bardzo trudne, bo śląska rodzina ma zawsze swoje zwyczaje. Tak. Ma jakieś swoje podejścia, no to jest inne niż... Ci ludzie, którzy są gdzieś tam, a poza tym jej rodzina pochodzi, wiesz, z byłych terenów Polski, które są za Bugiem. Także to jeszcze bardziej, no Słowianka z krwi i kości. No ja taki Ślązak, rozumiesz, tutaj. Ale okazało się, że łączymy się bardzo fajnie. Że potrafimy się uzupełniać w wielu sytuacjach ważnych. Rodzi się pierwsza córka Karina, zresztą urodził się w Warszawie, bo ja wtedy robiłem sztukę. Rozumiesz, w Teatrze Dramatycznym, Kaligula zresztą, w stanie wojennym Kaligula była po prostu wydarzeniem w świecie aktorskim. Wszyscy grali, wszyscy. Od Gustawa Holubka poprzez Piotra Franceskiego, Magdę Zawadzką, cała plejada, bo reszta mediów była buntowanych w tamtym czasie, czyli aktorzy nie występowali w telewizji, ale wtedy zagrali, bo Kalina to dyktator, Kaligula to dyktator, a odjeżdżaliśmy w stanie wojennym. Ha, ha, ha. Przekaz jasny. No i tam zagrałem w Teatrze Dramatycznym live, prawda, z balkonu. No i to było bardzo pięknie przyjęte. No a w międzyczasie wtedy się urodziła Karina. Tak, Alina przyjechała ze mną i no i z wody poszły i jest Karina nagle pach w stolicy. Tam, no, to pierwsze też takie wyzwanie. Wiesz, właściwie ta nasza profesja, to ciągle są wyzwania. Ty musisz być zawsze gotowy na jakieś niespodzianki na przykład, albo przygody. Stale, to jest jedno, bo tu wiesz, mamy za mało czasu, żeby o wszystkim gadać. Ale muszę o jednym powiedzieć na pewno, że zespół SBB miał bazę w Bytomiu. Tu, stąd ruszały całe konwoje z Bytomia w świat SBB. I większość ekipy była z Bytomia. Próby mieliśmy w MDK-u, a fanklub w Pyrliku. Setki tysięcy listów z całego świata, a najwięcej z ZSRR. W tamtym czasie ZSRR, no to wyobrażam, to w ogóle było... My mieliśmy w ogóle zakaz wyjazdów do ZSRR, bo byliśmy za bardzo wolnościowi, wiesz, nasz tak. Freedom, tak. Wiesz, on robił furorę. Prawie jak Pink Floyd też, który tak miał swoich... Tak jest, to było bardzo wymowne, wiesz, po prostu, no i Bytom miał w tym duże znaczenie. Dlatego ja jestem bardzo związany zresztą do Michałkowic, stąd masz żyteńko. Tak. I to jakby też jakby ta nasza przyjaźń się, że tak powiem, zazębiła bardzo i zaowocowała wspaniale. No, niektórzy nawet mówili, co to jest SBB. No to jest Skrzyk, Bytoń, i Bojko. To był taki szef Pyrlika. Nieoficjalna nazwa. Pan inżynier. Tak. Tak czy siak, no bardzo jestem, prawda, z Bytomiem tutaj strzaśnięty mocno, związany. Od lat, powiedziałbym. Natomiast w tej chwili inaczej jest znowu, no bo są inne czasy po prostu. No i się różne rzeczy inne wykonuje. Natomiast też Alinka tu ze mną obcowała właśnie w tym czasie. Kiedy jakby umawialiśmy nowy stan rodzinny. Znaczy jeszcze wtedy nie byliśmy małżeństwem. Małżeństwo to było troszeczkę za jakiś tam czas. No ale już by to my wcześniej bywaliśmy też, bo no tak jak wspomniałem, tutaj były nasze bazy. No więc Alinka to wszystko też poznawała. No mówię dużo o niej, no bo ją kocham. No. Cały czas, rozumiesz? Cieszę się, że jest z nami tutaj w ten sposób. W tym spotkaniu. Tylko ja szukam, ja nie wiem, gdzie ona jest. A mimo, że w niebie, no. No wspaniała sprawa. Chciałbym być też w niebie, ci powiem. W związku z tym, że ona tam jest. Natomiast, wiesz, to są takie, wiesz, z jednej strony show biznes, który jest po prostu okropny. Tu nie ma litości. W show biznesie liczą się tylko ci, którzy są silni i potrafią mieć tupet, potrafią się chwalić, jaki to on jest najlepszy na świecie, a w ogóle i tak dalej, co on to nie gra i tak dalej. Nie, nie, nie. Uważam, że zdecydowanie prawdziwa cnota krytyk się nie boi, a poza tym, wiesz, po prostu
ta muzyka i tak wychodzi, to co jest genialne, wychodzi po czasie nawet. Dlaczego słuchamy Chopina, Bacha, Beethovena? Bo, tak. Bo to nie ma znaczenia, że on żył 300 lat temu tak. Czy gdzieś. Ta muzyka jest genialna. A tu niektórzy, wiesz, zrobią jeden przebój i już tak. Się robi po prostu, że on gra stadiony. No bo żeby co będzie za rok, albo za dwa, albo za trzy. Po prostu będą to wyczepować. Rozumiesz? Także sam czas jakby tutaj określa też nasz statut. No to już, wiesz, czas, no tak, tak mówimy, no ten czas, no. Bytom, Michałkowice, ale cały Śląsk to jest twoja miłość i to jest twoje koncertowanie. Przecież planetarium, nasze śląskie, parę dni temu odnowione, absolutnie kojarzy się z tobą. No tak się zbiegło właśnie, że to wprowadziłem jeszcze w latach 80., kiedy właściwie był taki rozgardiarz, nikt nie wiedział, co się tu będzie działo. Ktoś mnie tam wciepnął, no ja nawet wiem kto, to jest Krajan z Miałkowic, który obecnie jest też szefem. Tak, Stefan. I on po prostu mówi, no może by tam coś tam razem. No to dobrze, to zaczęliśmy grać w planetarium. Ludzie siedzieli w kręgu, nagle po prostu w czasach, kiedy były takie niejasności różne, podobno dzisiaj też są, wtedy nagle wszyscy siedzą naprzeciwko siebie, patrzą sobie w twarz, po czym światło gaśnie, ćma, gwiazdy wychodzą i ogrom. I ciągle mnie tylko pytali, panie, jak pan to gra, jak tam nic nie widać? Padam, no to musiałby pan spytać Stevie Wondera. Na przykład, tak. Nie musisz widzieć, słyszysz, czujesz, dotykasz. Dotykasz, wiesz, po prostu to jest nieunikalne, jak jest klawiatura i masz góra, dół, tam wiesz, te czarne, białe, po prostu czujesz to. I tak właśnie rozgrywałem to od, w związku z tym, tam, od tamtego wieku, powiedzmy. Tak. Grałem najczęściej na zmiany pół roku. Wiosna, lato, jesień, zima. Dobry cykl. Potem jeszcze, wiesz, dokładałem do tego, wiesz, specyficzne jakieś ważności, na przykład epitafium dusz. Grałem jakby na zaduszki. Niesamowite nam to raz wyszło od pana Felczyńskiego, pożyczyłem dzwon. Wyobraź sobie dzwon w atrium, w planetarium. Tu są gwiazdy, a tutaj w atrium jest dzwon. I dwóch obców z leśniczówki, bo takie tyki i bije w ten dzwon. Bum. A Andrzej Urny na obserwatorium wystawił wzmacniacz i gra Hendrixa. Takie miszmasze tam w tym planetarium, to było dla mnie miejsce, no nazwijmy to checkpoint, taki, gdzie spotykałem się z wszystkimi ludźmi na świecie. Zapraszałem na przykład, chcesz się ze mną spotkać, to przyjść do planetarium. No i te koncerty też były takie wyjątkowe, nawet SBB zagrało raz, ale miało nie fart, bo miało grać w atrium. Przyszła taka burza, że wszystko waliło. Paul Vertigo jeszcze wtedy był, pamiętam. I wrzucili nas do góry. I tu nie da rady. On uderzył parę razy na werblu, wiesz, Po prostu akustyka kulista wnętrza w planetarium powoduje, że tam musisz grać legato i elektroniczną najlepiej muzykę. No jest SBB jakoś tam z tego wybrnęło, natomiast Paul był, jak się to mówi, bardzo, bardzo ostrożny, Vertigo. No, to jakby teraz i tak, 4 lata temu, jak kończyła działalność analogowa aparatura, ja grałem koncert pożegnalny w planetarium. A teraz będzie powitalny na nową okazję, jest nowy sprzęt w ogóle. Jest to w ogóle, jest to dzieło. Ja ciekawe, tam, czy ten klimat się zmieni przez te wszystkie kosmiczne gadżety. Byłem tam raz, już w nowym i uważam, że zrobili wielką robotę. Naprawdę, to jest. No, to jest poziom co najmniej europejski, jeśli nie dalej. Znakomicie. Po prostu naprawdę im gratuluję. To, że ja teraz jeszcze będę miał konsultacje zasadnicze, no przecież ja tam niedługo gram, także tak. Muszę zobaczyć co jak i tak dalej, jak mechanizmy działają. Ale widzę, że i tak po prostu wykonali potężną robotę. Oni się 12 metrów w dół jakby wbili i tam są poszczególne jakieś takie dokonania. Nawet w jednym z nich uczestniczyłem, to znaczy wzięli mnie, żebym leciał jakby w satelicie, czyli do góry nogami i tak dalej, i tak dalej. Nie, no planetarium w tej chwili śląskie jest naprawdę na poziomie światowym, moim zdaniem.
Muzyka jest ponadczasowa, jak sam mówiłeś przed chwilą o Bachu, o Chopinie, więc w tych nowych wnętrzach, w nowych klimatach twoje dźwięki nie będą brzmiały obco, bo to wszystko jest wartością taką bezwzględną. Powiedz, bo kościoły są takim twoim ulubionym wnętrzem do wybrzmiewania. Co one mają w sobie takiego, że bardzo często można właśnie tam ciebie usłyszeć? Połączyłem brzmienie organ piszczałkowych, kościelnych, piszczałkowych, czyli tych, które są, wiesz, wbudowane, wmontowane, z elektroniką. Znalazłem taki na początku lat 80. jakby brzmieniowy kompromis. Smaczek. Pierwszy raz zagrałem w Michałkowicach, kiedy była właśnie kopalnia, na kopalni Dymitrow bodajże był wypadek, paru chłopaków zginęło i ja zagrałem koncert dedykowany im. Ale zagrałem go w Michałkowickim kościele, organy i elektronika. Dołączając na przykład do tego na jednym z syntezatorów bicie serca. I tak dalej. No po prostu zauważyłem, że to dobrze poszło, bo wszystkie ciotki, ujki go dali i fajnie było. No to dobrze, no to jak w Michałkowicach było fajnie, no to nieźle za chwilę zagrałem w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Wow, na krakowskim przedmieściu, gdzie z przodu były jeszcze demonstracje Solidarności, a ja grałem wieczorem po mszy za ojczyznę. Tam wystawiłem duży PA system w nawie, tutaj, rozumiesz? A ja byłem na organach u góry i grałem na elektronice. Zadrżała świątynia. Ale tylko wiesz, jak ja jestem w akcji, to ja w ogóle lecę tak, jakbym, wiesz, był pilotem, jakimś furgom to w jakiejś nieważkości. Potem kończę i czekam, wiesz... Na echo, na efekt. Jaka sytuacja? Otwierają się drzwi w Świętym Krzyżu i postać taka ogromna, że prawie, że, wiesz, zasłoniła te całe drzwi. Wynurza się Adam Hanuszkiewicz. Mówi, chłopie, to była apokalipsa. Ja muszę z tego zrobić sztukę. Za chwilę wychodzi Marek Biliński, aktorzy, aktorki ze środowisk właśnie stołecznych głównie. No okazuje się, że dobry pomysł. Wszystko polega na dobrym pomyśle. Pomysł był genialny i od tego się zaczynało. Czyli z jednej strony jest szacunek do tego, co jest geniuszem tamtejszych architektów. Tak. Jako, wiesz, budowla, akustyka oraz instrument, czyli organy. Lepiej, żeby były nastrojone oczywiście, piszczałkowe. A ty wciepujesz normalnie jakieś syntezatory, mugi, nie wiadomo, i robisz z tego jakby dodatkowe manuały. Tak, masz 2-3 tutaj, to jeszcze budujesz tam 1-2, może gdzieś wokół. No a do tego oczywiście treść. No ta treść to ma znaczenie, wiesz, bo samo muzykowanie, jak masz pomysł, to on już, jak się to mówi, kulo się. Jest, działa. No dobra, ale jeszcze chcesz coś powiedzieć. No to wiesz, wiesz, różnie. Ja tam pamiętam, że zagrałem Toczy się koło historii na przykład z Ojca Chrzestnego Dominika. Oczywiście zagrałem Freedom, no bo był nam potrzebny. Byliśmy wtedy, wiesz, w stanie wojennym, strasznym w ogóle paradoksie, wiesz, w epoce Polski. No wiesz, i po prostu jakby to szło w stronę takiego jednak, no przeżywasz to z ludźmi, no bo też dotyczą cię wszystkie zobowiązania, tak, ograniczenia i tak dalej. I też jakby to się gdzieś udziela i potem się wyzwala. A jako, że inaczej to brzmi, bo to brzmienie jest osiągnąłeś, no to ma swoją charakterystyczną nutę. I ten pomysł tak się spodobał, że grałem potem, chłopie, przez parę dobrych lat w różnych miejscach, Nawet grałem w Doniecku, a to z Michałem Świętej Pamięci, Michałem Banasikiem zagraliśmy. Niesamowite, w katedrze Katowickiej grałem co rusz. Właśnie Michał grał na dużych organach, tak, prawda? Ja grałem na elektronice, chyba że szedłem na drugą stronę katedry. Tak. Co było w ogóle mało osiągalne, bo tam jest w katedrze naszej katowickiej pogłos około 19 sekund. Wiem, że kiedyś ekipa japońska przyjechała, żeby musisz wchodzić na falę tak jak surfer i potem iść dalej. Ale to, wiesz, jakby no jest dla mnie frajda wszystko, ci powiem.
No, po prostu czuję to i słyszę to i to jest w porządku. Jeśli chodzi o te duże dokonania, no one naprawdę, no wiesz, znalazłem się wreszcie gdzieś tam, prawda, w finale też grając dla Ojca Świętego naszego Jana Pawła w Watykanie. A tam zagrałem już tylko na dużych organach i na fortepianie. No bo to był taki koncert, wiesz, kiedy było więcej artystów z Polski, na przykład Halina Frąckowa, jak była ze mną. To nie słyszałem o tym. To jeszcze za życia, tak, Jana Pawła? Tak, za życia. No właśnie na jej utworze Panna Pszeniczna, my gramy i tak właściwie jesteśmy oburzeni, tu odwróceni, a tam jest wyjście, wiesz, tu full ludzi w tej auli i my gramy tą Pannę Pszeniczną i po utworze takie duże brawa. A Jana mówi, o, ale mamy po prostu wzięcie. A się odwracam, no duże brawa, no bo wjechał Jan Paweł. Wszyscy mieli duże brawa, bo jego kochali i kochają do teraz. Sama muzyka to, wiesz, jak ona się zmienia, no to jest nieuniknione, no. Wiesz, jak tutaj, wiesz, autostopem, gdzieś latasz po prostu, tak. Wiesz, no, bytom, Karinstanek, wiesz, teraz zaś inne, tu są, wiesz, nastroje i tak dalej. Ale wspominam o tym SBB w Bytomiu, wracam do tego też, bo to jest fakt, wiesz, udokumentowany. Jakby nie patrzeć. Najbardziej udokumentowało to studio w Opolu radiowe, bo nazywali jedno ze studiów imieniem SBB. I teraz tam grają młodzi, różni, wiesz, muzyka jest, bo muzyka się zawsze zmienia. Natomiast to jest taka, wiesz, domena. Aha, gdzie idziesz? No do studia SBB. Tu zespół w tej chwili już tak dużo nie gra. Z powodów przede wszystkim, że Jerzy, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, właściwie no, z powodów tych pandemii i pewnych obostrzeń nie jest przygotowany całkowicie do takich podróży tam a nazad. Był moment 4-5 lat temu, żeśmy to zaczęli jakby stosować. Znakomite było od publiki, wiesz, wzięcie, wszędzie wszystko było, wiesz, zapełnione z wyprzedzeniem. No tylko nawet z orkiestrą zagraliśmy duży koncert we Wrocławiu. Oraz w Szczecinie i w rezultacie w Nosprze. Ale w Nosprze naszym już zagraliśmy z sekcją rytmiczną inną. Już mówisz o tym nowym budynku? Tak, tak. To jest właściwie, wiesz, dokonanie niedawne. I też musieliśmy grać przy pustym Nosprze, dlatego że wiesz, co było odznaką tej pandemii, że grałeś przy pustych salach. Ja grałem w katedrze, przy pustej katedrze. W ostatnią niedzielę maja, rozumiesz, no bo zakaz wchodzenia, tak. Zakaz przełożone, wiadomo, że do teraz no, dopiero się zaczynają odzywać jakieś te poprzekładane, tak. No pandemia nam wszystkim bardzo nabroiła już. Zawsze cię otaczały duże nazwiska, Hanuszkiewicz, Michał Banasik, Marek Biliński, a może to ty te nazwiska gdzieś kumulowałeś i ściągałeś? Ale myślę, że jak to się mówi teraz, flow, jakiś przepływ tej energii sztuki, muzyki był spory, skoro zawsze się zgrywaliście i zachwycaliście sobą nawzajem. Wiesz, to wynika z życia. Wiesz, ja na przykład bardzo się przyjaźnie zderzę z Kolimowskim. Od wielu lat. Właśnie gdzieś tam kiedyś nawet do jego współczesnej dokrętki filmu Ręce do góry. Zrobiłem muzykę, znaczy to muzykę to wiesz, no, jakieś tam nazwijmy to takie soundtracki, wiesz tam opisowe, bo do pierwszej części starej muzykę robił Krzysztof Komeda. W tamtym też ujęciu był moment tej no, muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Znaczy, mam szczęście do znajdywania się w różnych takich ciekawych środowiskach. A poznaliśmy się z Jerzym w Żaku w Gdańsku, gdzie była też, to też była mekka, Alina Janowska, w ogóle masa aktorów w ogóle tam na wybrzeżu bywa, a Żak był takim, klub Żak, po prostu był takim checkpoint też, po prostu takim miejscem, gdzie się spotykaliśmy. I tam zagraliśmy też jeden z pierwszych koncertów z Czesławem Niemenem i było właśnie masa ludzi i Jerzy był też z Kolimowski. No i w ogóle po prostu ta przyjaźń z Żakiem potem trwała długo, no bo grywaliśmy potem już jako SBB dość często tam. Albo tam kameralnie, albo w Operze Leśnej
duże koncerty, bo jakby ten zespół no, miał nośność bardzo i był lubiany i dlatego spokojnie Operę Leśną zapełniał, SBB. A zresztą to jest czas, wiesz, taki sentymentalny dla mnie bardzo. Ja jeszcze wtedy poświęciłem się całkowicie muzyce i to, co jest wokół muzyki. Wiesz, muzyka to już jest, jak chodzisz za scenę i grasz, to jest wow, super. Natomiast to wszystkie, wiesz, dojazdy, przejazdy, produkcje, umowy, no nie wiem, no, wywiady, spotkania, wiesz, w lewo, prawo oraz te przygody, często bardzo na styku, to jest dopiero gra. Tu. To trzeba wytrzymywać. A to był i Breakout, i SBB, i Niemen, i potem, wiesz, Szukaj, Burz, Buduj, czyli dalej SBB. I wiesz, na przykład masz Roskilde. Mamy grać na największym festiwalu w Europie. Roskilde. Mamy agencję niemiecką. Mhm. No kurczę, no to o co chodzi? No to gromy. Nie. Gerd przyszedł do Das ist unmöglich, do Bostu, że to będzie ciężko, bo ten Grek, on nie ma paszportu i Duńczycy mu nie dadzą wizy i wjazdu. What? No, sorry, no my nic nie możemy zrobić. A wiesz, Niemcy są tacy, wiesz, skrupulatni. Ale my Polacy, wiesz, potrafimy. To znaczy jo. Wiesz, co zrobiłem? To był największy numer w dekadzie SBB. Jak to? Jechać na największy festiwal w Europie i nie dojechać. Nie, musimy. Pojechaliśmy normalnie do Hamburga. Tam podmieniłem paszporty. Już mogę chyba o tym mówić, co? Absolutnie, to już przedawniło. Wziąłem po prostu paszport technicznego, który był bardzo podobny do Antymosa. Zrobiłem część. Wsadziłem ich do zadku, powiedziałem, śpijcie tam. Ja za kierownicą wziąłem bardzo ładną Greczynkę z przodu. Mówię, ty będziesz tego celnika uwodzić. Udało się. Przemyciłem Greka i zagraliśmy swój najpiękniejszy koncert SBB po Bob Marleyu. Hej, wiecie kto to jest Bob Marley? No to był król. Reggae na pewno, ale w ogóle był uwielbiany. Tamten prezydent to się nie liczył. On się liczył. Tak. No ale to egal, po prostu jeszcze do tego. My przyjechaliśmy z trasy, zjechani tam na to zaplecze już pod wieczór, mówią, tam strasznie dużo ludzi. Aha, i teraz, kurczę, wiesz, w ferworze tego, jak robisz różne rzeczy, nie kontrolujesz wszystkiego. Nagle mamy wchodzić, ja już stoję z basówką, przed wejściem do góry, a z góry schodzi Bob Marley, skrzany, spocony oraz jego chórek. I on mu, do mnie mówi, hej, you are Joseph? Yes. So girl singing. Happy birthday to you. Tylko przypomniałem sobie, że mam urodziny. Ktoś mu powiedział, nadał mu, rozumiesz? A on taki, wiesz, widać, grzeczny, rozumiesz? Po prostu zaśpiewał. Normalnie z dziewczynami one śpiewały, on raczej nie. No takiego 100 lat to chyba nikt ci jeszcze nie śpiewał. Kurde, wiesz co, to moje 30 urodziny. No chyba, że wnuczki to jest teraz ważniejsze. No tak, ja kocham wnuczkę. Och, nie ma co gadać. Młodość zresztą to jest atut ogromny, wiesz, to w ogóle nie ma o czym mówić, nie kasa, nie ten, młodość. Wow, to jest genialne, wiesz, mieć, wiesz, taką możliwość, że jeszcze wszystko jest otwarte. A potem przychodzi, wiesz, normalnie ZUS i koniec. Anyway, po prostu wracając do tamtej sytuacji, wiesz, w Roskilde, to był dowód, że można zrobić rzeczy, które są praktycznie niemożliwe. Ja w ogóle byłem taki niesiony wtedy i w tych sytuacjach dokonywałem wyboru. Ja właściwie prowadziłem, szczerze mówiąc, mając oczywiście agencje zawodowe, tam jak wspomniałem, Aries w Niemcach był, czy tam, wiesz, tu w Polsce zaś jakieś inne były, koniokrady, rozumiesz, także wiesz, normalnie, ale ja to wszystko, kurczę, normalnie układałem. Układałem to non-stop, wiesz, non-stop układałem. Jakby prowadziłem po prostu buchalterię zasadniczą, wiesz, cały scenariusz. Wiesz, i za to że wykonałem taki ruch, po prostu Niemcy zwątpili, no ale to nieważne. Ale mieliśmy po prostu sukces. Sprzedaliśmy, wtedy wyszła płyta Follow My Dream, wszystkie sprzedaliśmy, co mieliśmy i kupiliśmy ciężarówkę.
za jakiś czas i tak dalej. Wiesz, w szopie nie znajdzie się do teraz, to jest jasne, trzeba podejmować decyzje często bardzo skrajne, szybkie i właściwe. I właściwe. Kiedyś powiedziałeś, Siusiu, w wywiadzie, że show biznes na Śląsku w tamtych latach dawnych nie miał prawa się udać, ale udało się. Warszawa centralizowała, ale tutaj jakimś cudem ten show biznes, tą muzykę, którą, tak jak mówisz, najwięcej energii pochłaniającą produkcją, drogą, no, udało się do dobrego końca sukcesu doprowadzić. Znaczy, wiesz, to dekada mocna bardzo, która zaowocowała tym, co wspomniałem, oraz wielkim sukcesem, powiedziałbym, na miarę nawet światową, no może zabrakło kondycji, wiesz, bo jak tak idziesz około przez rok i w domu, że jest na święta, tak, rozumiesz, albo na Wielkanoc, a cały czas siedzisz, gdzieś śpisz po parkingach, nie wiadomo, robisz to, nie wiadomo co, w końcu organizm nie wytrzyma. I on po prawie, że dekadzie już nie wytrzymywał. Musieliśmy zrobić przerwę. I wtedy zaczął się nowy rozdział od tej dziewczyny. I to było fantastyczne, wiesz, no, ja myślę, że każdy z nas ma jakieś swoje, no, powiedziałbym, przeznaczenie, jakiś los, ale może też i anioła. Mhm. Wiesz, ja po śmierci ojca tego nie rozumiałem, ale teraz jakby zaczynam bardziej to jakby rozumieć, że jeśli ktoś ci dobrze życzy, jeśli ktoś jest z tobą, a nawet ty tego to nie musisz widzieć, ale ktoś o tobie myśli, ktoś o tobie pamięta, ktoś po prostu życzy ci dobrze. Modli się za ciebie wręcz. Tak. Możesz przejść przez coś takiego, że sam tego nie rozumiesz, jak ja to zrobił. No tak, jak taki zespół, który zaczynał w piwnicy z BB, za rok grał z Małowiszni Orkiestra we Frankfurcie nad Menem. Wytłumaczysz mi to? Nie. Absolutnie. Nie podejmuję się. A za chwilę to Roskilde, no bo za parę lat. No ale wiesz, jednak to wszystko były po prostu osiągi nieprawdopodobne. No w tej chwili, jak o tym się mówi, no to tak niektórzy z przymrużeniem mówią, co on tam beblo. Tak, to jest prawda. Możecie się to sprawdzić w muzeum, w archiwach. No tak czy siak, no bardzo szanuję ten czas. A potem był czas, o którym zaczęliśmy, czyli wszystkim od Alinki. Tak. Oraz całej naszej familijki, która się jakby zaczęła na nowo rodzić. I jeśli chodzi o ważność pewnych zdarzeń, powstała Leśniczówka. Tak jest. Kolejna ikona na mapie Śląska. I też się zaczęło banalnie. No spotkali my się Kaś tam w parku. Po prostu pogadali my z Irkiem Dudkiem, z paroma chłopami. No bluesy będziemy tu, może coś jeszcze będziemy Andrzej tam. Andrzej Górny? No akurat pierwsze spotkania go nie było, potem przyszło, ale też chodził, ja. No po prostu tam było, no, na początku było takie całkiem naturalne, no może coś tu zrobimy, no. Było paru chłopców, co byli tacy bardziej zbudowani, wiesz, nadawali się na drwali, żeby tam po prostu też porąbać drzewa i połączyć pewne rzeczy, bo myśmy połączyli tak, że był komin, właściwie bardzo taki, wiesz, ogromny kominek, potem była luka i był domek, gdzie mieszkał kiedyś leśniczy. Jak poznałem tego leśniczego, a padł, panie, tu już nie ma żadnej gadziny, możecie tu grać. Zające uciekły, a reszty nie ma. No to dobra, to my to pochytali. Mieliśmy też to, powiedziałbym, zorganizowane, nazwijmy to formalnie. No i coś tam powstawało, ale powstawała niesamowita atmosfera. Okazało się, że to miejsce jest tak, wiesz, inspirujące. Energetyczne, powiedzielibyśmy. Do spotkań, dzisiaj, do muzykowania, do w ogóle działania, że robiliśmy to naprawdę z wielkim, wielkim animuszem. Do tego stopnia, że ja w momencie od pewnego znajomka, który hodował psy w Jałkowicach, pan Wilk, pożyczyłem wilczura, żeby mi to wahało, żeby mi to pilnował te leśniczówki, bo ja zostałem takim, wiesz, no nieoficjalnym szeryfem, tak. No ten wilczur był świetny, pilnował znakomicie, tylko że gryzł. Czasami patrzę, jak chłopcy pogryzienie, mówię, co jest?
to był, a ten Wilczu Miszko, no tego, no dobra. Po prostu rzeczywiście te spotkania tak one jakby rosły. Zaczęło się tak banalnie, a potem nagle kurtka, zaczynamy się grać, zaczynamy się spotykać. Przede wszystkim w kręgach my, naszych artystów, to było atelier artystów. Muzyków przede wszystkim. Potem były też inne sztuki, malarstwo. Dziennikarze dołączyli. Na końcu dziennikarze. Ale wiesz, po prostu muzyka była naprawdę... Te składy, które tam były... No masz Grupa Leśniczówka powstał w rezultacie, gdzie był Rysiek Rydel, i Michał Gier na bębnach, i Jurek Kawa na basie, i Leszek Winder na gitarze, i jo. I w takim składzie my pojechali do Jarocina. Festiwale potem, jak już były, to były w Jarocinie. Jeszcze nie było Owsiaka. Właśnie to się działo wszystko w Jarocinie. W Jarocinie i była atmosfera znakomita. I grała ta nasza kapela, Leśniczówka. Nawet jest jedno dokonanie wydane na płycie. No, także po prostu Leśniczówka no, wytwarzała taką energię. No, przyjeżdżali właśnie a propos dziennikarzy tam ze Skandynawii, czy skądś, mówiłem, jak to jest możliwe? Przecież wiesz co, jesteście w takim nieokreślanym w ogóle państwie, sytuacji, a tutaj powstało coś takiego, co jest absolutem. No właśnie. To też było takie, wiesz, normalnie zrządzenie losu, ale wszystkim dobrych ludzi. Śląsk potrafił. Dobrych ludzi. Artyści, którzy tam wchodzili, byli dobrzy dla siebie. Nie panoszyli, nie wywijali, nie pokazywali palcem, nie komentowali. Mówili dzień dobry, cześć, gromy ja, gromy. I czasem mygali o 8 na wieczór, a czasem mygali w południe. Mogliśmy, po prostu mieliśmy po prostu swobodę naszych interpretacji. Potem powstało tam też studio, Rafał Rękosiewicz zrobił. I pierwsze dźwięki, na przykład Lech Majewski, reżyser, wymyślił taką operę współczesną Pokój Sarel. Opera współczesna, co ty tego? No i pierwsze spotkania właśnie robiliśmy w Leśniczówce. Lecha Majewskiego, w tym studiu, które tam było też. No także Leśniczówka, tamta Leśniczówka, tamta. Bo to była ta dekada, którą ja nazywam jako wyjątkowość atelier artystów. O których latach, Huziu, mówimy? 80 z lekkim przegięciem na 90, ale głównie 80. O, jak to dawno temu. A, tak pojęcie siak. Względne. No jednak, teraz wszyscy żyją współczesnością bardziej i prą do przodu. Może słusznie. Wiesz, ja po prostu jakby no mam zbyt wiele do zawdzięczenia tamtemu czasowi, tamtym ludziom. Alince, rodzicom, wiesz, no, otaczającą wiesz, w wielu miejscach, no właśnie w Leśniczówce, też to była taka jedność. Gdzie jeden za drugiego by po prostu, wiesz, normalnie poszło w ogień. To mi się strasznie podobało. I nie poczuło się na tyle, że, wiesz, ja obrywałem, bo na przykład jak się skolegowałem z Romkiem Koszczewskim, to właśnie Romek Koszczewski z Bytomia. No to dostałem po prostu, wiesz, ja gram w kościołach, rozumiesz, tu sobie to oczywiście kontrowersyjne, no bo wiesz, a czasem jak przypakowałem, to o mnie niektóry, ujeju, co to za muzyka? Wyciepnąć to. Rozumiem, to był. No, wiesz, jak nie? No to musiałem dawać pozdrow, ale tu nagle z Romkiem Koszczewskim satanista. Ten krzyk to jest niemożliwy. Tu w kościele grał, tu się zadaje. Nie! Romek i cała nasza ekipa w Leśniczówce było to jedność. My nie patrzyli my po prostu na życiorysy, ani na style numer nawet. Pesela. Tak. Nie, po prostu, kurczę, to była nasza paka. I po prostu ja, wiesz, jak nawet co trzeba było coś, wiesz, poprosił mnie ktoś, czy ten. Po prostu ja uczestniczyłem w tym. No i tyle. Ale oczywiście, że oberwałem. Nawet na forum medialnym oberwałem, bo dzisiaj pamiętam w Pegazie rozmowę, no. Kiedy, wiesz, ładnie rozmawiamy, a nagle mówię, a czemu pan nagrywał z Koszczewskim? No bo także chciał. No. Wszystko w temacie. No słuchaj, bo jest bardzo modne w ogóle w mediach szukanie sensacji. Tak. Jak się coś tak. Jest sensacją. Słuchaj, jak ja byłem w Belwederze teraz niedawno, 2-3 lata temu, wyobraź sobie, ta sytuacja jest w ogóle ekstremalna, nie wiem, czy mogę mówić o absolutnie. Tym. Absolutnie. Come on. Jest takie coś. My, wiesz, formatujemy tą naszą rodzinę, nasze córki i tak dalej. W momencie ja dostaję zawiadomienie, inaczej.
Zagrałem wcześniej w Warszawie takie coś z aktorami z różnych seriali. O Żeromskim bodajże to było. I gośćmi byli, była para prezydencka. Po moim wejściu pani prezydentowa podeszła do mnie i mi zaczęła gratulować. Za chwilę przytuptał pan prezydent i wszystko było buzi dupci fajnie. No i dobra, idziemy do domu. Za jakiś czas ja dostałem zaproszenie z Belwederu, że mam być w Warszawie, zapraszają mnie, bo tam są jakieś medaliony czy coś tam. I to mówię, co to jest w ogóle? Ale pomyślałem o stryju Józefie. Przecież mój stryj, czyli brat mojego tatusia, Ludwika, nauczyciel, harcmistrz, w czasie tej okropnej wojny, która była tam i wcześniej, II wojny światowej, był żołnierzem podziemia w sztabie generalnym. Był na wysokich obrotach. Doprowadzał do bardzo ważnych decyzji. I w rezultacie wyczaili go poprzez zdradę kobiety pewnej. Rozumiesz, wyczaili jego i paru innych chłopaków i no, niestety stracili ich. Józka w Bytkowie stracili. Za co? Za to, że on chciał, żeby była polskość na Śląsku. Niektórzy do dzisiaj tego nie chcą. Haha, zauważ, powiedziałem może coś za dużo, ale nie. Okazuje się, że tak. Natomiast wiesz, Józek, młody synek, 30 lat, bardziej 30 lat go w Roskilde, on 30 lat ginął w Bytkowie w zima przed Barburką, wygnali ludzi naziści, nie używam słowa Niemcy, naziści, wygnali ludzi, patrzcie, tu macie swojego bohatera, Józefa Skrzeka, będzie zgładzony, bo zdradził Niemców. Co to jest? Takie coś wyobrażasz sobie przed 3 grudnia. Nie. Zima w koszuli, śnieg leci, jeans posieli. On zachowywał spokój, z racji świadków wiem. I jak już podchodził szupok, żeby ten stołek kopnąć, to jeszcze powiedział ludziom: niech żyje Polska, niech żyje Chrystus Król. Kopnął stołek, dżdż, i Józef, stryjek ukochany, zawisł. I nie wolno go było zdejmować, bo on musiał tam wisieć jako, rozumiesz, patrzcie normalnie, po prostu jak będziecie niegrzeczni, to tak będzie. I takie coś. No to wiesz, co ja myślałem, że to, co mi chce dać, chcą dać Belwederze, to ja to wezmę. Idą to Józkowi do szkoły imieniem Józefa Skrzeka. No bo jest taka. I to przejdzie na pokolenia. Nie będę tego o czym był w szuflodzie, tylko dam to po prostu od razu społeczności. I tak zrobiłem. Z takim zamysłem odbierając... I tak zrobiłem. Ale wiesz, jakie były hejty? No to musicie, ja nie wiem, wiesz, ja różne rzeczy przeżywałem. Teraz jest najgorzej z powodu Olinki. Wiadomo. Teraz jest najgorzej. Ale wtedy my rodzinnie po prostu byliśmy kompletnie zdezorientowani, jak to jest możliwe. Tu cię uwielbiają, a za chwilę ci będą łamać płyty moje. Bo ja był w Belwederze u Dudy. Jakie Dudy? Ja był po to, żeby to wziąć normalnie do Józka, do stryja, nie? Ja, ależ był do ręka. No co miał? Noga dać. Noga do nogi to robił Lewandowski, jak tam był. No to po prostu wiesz, no to nie idzie tak, no. Pewnych rzeczy nie rozumie. Właśnie takich choćby. Ale wiesz, po prostu było, minęło nasze... Niestety cała rodzina ucierpiała na tym. Na tych politycznych wygibasach. Często niewinni ludzie cierpią. Nasza rodzina też ucierpiała. A po prostu wiesz, to co miało być, czyli stulecie odzyskanej niepodległości, jest dla młodych ludzi w szkole imieniem Józefa Skrzeka i będzie tam na wieki. Nie wziąłem tego po to, żeby ogłosić, że ja coś wziąłem. Nie da rady. Przyczepić do gardła. Nie mam tego w zwyczaju. Dałem to od razu dzieciom i społeczności. Ale i tak wszyscy. Nie wszyscy, tylko no dobrze, że miałem obrońców właśnie ze społeczności też, bo były takie dwie strony, wiesz, masa ludzi za mną, tak. A w ogóle pewne polityczne opcje przeciwko, jak śmiałeś tam wejść, no i tak dalej, po prostu nie chcę, wiesz, już tego rozwijać dalej, bo to jest dla mnie... Nie, myślę, że w dużej... Wypociny, mierze wygibasy, jest wytłumaczone. Brzydkie, B i lepiej, żeby tego nie było. Hej!
Przeżywaliśmy żelazną kurtynę, przeżywaliśmy tyle różnych rzeczy. Po co wam jeszcze teraz takie bebloły? Po prostu robicie z ludzi balonów jakichś, o co wam chodzi? A propos imienia Józefa Skrzeka, czy ulica to jest twojego imienia, czy Stryjka? Nie, nie, nic nie ma mojego. Ja żyję, wyżej, żyję, tak, żyję. To wszystko jest po stryju, który zadziałał mocno. No, wiesz, i to miało znaczenie bardzo. Jeszcze wtedy, powiedziałbym, kiedy rodziło się coś nowego. Polska się wtedy odbudowała troszeczkę na swój sposób. Śląsk zdecydowanie też. No, zapadła decyzja, że Śląsk jest polski. Także no, miałem rację na swój sposób, że wiesz, będąc w tym wszystkim, jeszcze do tego teraz Aninka Słowianka, cudowna dziewczyna. Jest to też nasze takie, wiesz, wejście. Czyli po prostu nie ma barier takich, które po prostu są tylko i wyłącznie gdzieś upolitycznione albo w ogóle jeszcze regionalne. Inaczej sztuczne. A już nie mówiąc o tym ego, które często wychodzi u ludzi, no u artystów też. Wszystko się koncentruje wokół Śląska, wokół tych ikon, o których mówiłeś, Leśniczówka, Planetarium, ulica, szkoła. A gdzie ta szkoła? Michałkowica. Michałkowica. No, jest tam nawet taki utwór o ziemi, który dzieci się nauczyły i śpiewają. To słowa są Aninki. I jak spotykamy przy jakichś tam w szkolnych wydarzeniach, to dzieci śpiewają i gram z nimi. Jest to bardzo miłe i takie rzeczywiście wzruszające na pewno też i świadczące o tym, że tutaj pokolenia się łączą. Tylko jest najlepszy numer w Łodze, na przykład jest też Akademia Józef Skrzek, bo o stryju mowa, tak. Zginął. Został ten, a ja tu stoję obok. I bajkę tak, wiesz. Tu zginął, a tu stoi. Kiedy to jest właściwie. No dobra, to ja jestem ja. Dobra, okej. Okay. Po prostu mój tatuś zdecydował po śmierci swojego braciszka Józefa, że jak rodzi się syn, to będzie miał na imię Józef. No to mam. I to jest piękne, rozumiesz? I zresztą... Kontynuacja. Znaczy w ogóle te, myślę, rodzinne, tak. Rodzinne drzewa, wiesz, są ważne. No, na pewno, tak jak już wspomniałem, zrezygnowałem z plaży koło Brzeskich po to, żeby być tutaj i żeby robić różne takie moje inne większości, ale potrafię jednak znajdywać miejsca ciekawe. No, wspomniałeś o planetarium, tak. Ale nie tylko. Wiesz, że jakieś kopalnie podziemne na przykład w Tarnowskich Górach. Jakieś też robiłem takie, no nie mówiąc o góralach, skolegowałem się z góralami beskidzkimi, hej. Był taki moment. Byłeś nawet u mnie z heligonką, z młodymi góralkami w radiu. To były chyba połazy. Ja po prostu skolegowałem się z Trójsią. Koniaków i Stepna Jaworzynka. Tak. Poprzez to, że malarze właściwie, którzy się tam gdzieś na Andziówce w Istebnej znaleźliśmy wspólnie, no i tam jakby w takiej malutkiej kapliczce przyszedł Jan Ogajdos, taki miejscowy w ogóle hop, z takimi ręcami wziął skrzypce, zaczął grać. Ja z nim na jakimś keyboardzie i nagle powstała pierwsza muzyka, która gdzieś tam w Beskidach się zrodziła i to znowu jakaś taka niesamowitość. Przecież oni są naturalni, właśnie tam tak. Są stela oni, czyli oni są rodowi. I te rody też ciągną swoje pokolenia od wieków. Ja akurat poprzez jakieś takie moje instynkty oraz muzykę docierałem do tych rodów. No i do dzisiaj to jest. Powiem szczerze, że no, wcześniej byłem parę razy w Stanach Zjednoczonych, które były dla mnie takie różnorodne. Ja nawet powiedziałem, że uważajcie na Stany Zjednoczone, bo to jest trochę Wenera. Może ci się wydawać, że jest genialny, a wpadniesz w taki lejam, że koniec, chyba że ci się uda.
No nic, ale wracam z tych Stanów, mając w planie nagrywanie płyty z jakąś Amerykanką, ładną blondynką amerykańską, ale coś mi tam nie pasowało, wiem co, tęskniłem już za rodziną, bo były małe dzieci, była mała Luisa i mała Ela. I nie mogłem tak, że teraz ja wejdę w produkcję z jakąś Amerykanką, będę tam pół roku albo rok, przyjadę do domu, a dzieci pytają, a kto to jest? I tak, 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 jakby przyleciałem i wtedy jakby pojechaliśmy w te Beskidy i mówię, nie no, Ameryka, po co mi Ameryka? Beskidy są lepsze. Malarstwo, tu jest genialne, akustyka. Jakie w ogóle są w ogóle obyczaje, jakie jedzenie. Picie też dobre. Wszystko. Po prostu fantastyczna natura i ta przyjaźń wtedy jakby zaczęła się rozprowadzać. Wreszcie wymyśliliśmy taki tryptyk beskidzki. Tak. Według ich górali ważne miejsca, czyli Ochodzita, z królewna Beskidów, tak mówił na nią zresztą Jurek Kukuczka, alpinista nasz doskonały. Tyniok, płaskowierz na wysokości około 950 metrów, łąka jak Woodstock wysiada. Oraz Polana Stecówki. Polana Stecówki to jest taka polana, kiedy jak wejdziesz tam, to w jednym miejscu masz taki widok na kilkanaście kilometrów. Wow, w ogóle jakieś Czechy, Słowacje, wszystko tam widzisz. No ale to my zaczęli od tej Stecówki. Ale żeby ta Stecówka zagrać, to my najpierw musieli chodzić parę razy na procesji, rozumiesz, tam naokoło kościoła. No wiesz, tam też rządzą górale, no oni się tak łatwo nie wpuszczą. To też mi się tak skolegowali, tak fajnie. I wreszcie zrobiliśmy. Zagraliśmy Serce górala i groń. Taki był tytuł tego. Tekst ten wiodący zrobiła góralka. Ja muzykę. Górali w pierony. Zbyszek Wałach powiedział, że to są w ogóle to są nazwijmy to pochodzenia karpackiego, czyli byli i Rumuni, i Węgrzy, i Czesi, i Słowacy, jeśli chodzi o takie różne podgrupy. Oraz przede wszystkim Beskidy, trochę Zakopianów też było. Niesamowita sytuacja. A w tym wszystkim moja elektronika. Na bębnach momentami, ja zrobiłem scenariusz cały tego wszystkiego. Na bębnach Michał Gier, na trąbce Piotrek Wojtasik, Leszek Winder na gitarze, ale to już jako te dalsze, bo jakby w scenariuszu zaczynało się wszystko od trąbity, wiesz, czyli takiej trąby długiej, sygnalnej. Jak on zrobi to, wiesz, to idzie po tych górach jak cztery krowy na roz. I było poświęcenie dzwonu. Załatwiłem im dzwon taki, normalnie około 300 kilo albo z hakiem od państwa felczyńskich właśnie, bo już wtedy jakby się kolegowaliśmy, dlatego brałem w różne miejsca i tam, ale oni kupili ten dzwon. I ten dzwon do dzisiaj jest. W samo południe, jak idziesz w obliczu tamtej trusi, to zawsze usłyszysz dzwon ze Stecówki. On jest dobrze, on tam ma znakomitą akustykę, wiesz. Poświęcił biskup i tak dalej, tego. A potem my grali i było fantastycznie. Pamiętam, że jeszcze był nawet ten Antoni Piechniczek tam przychodził. Przychodził też, bo on tam niedaleko mieszkał. O, padło, jaka fajna impreza. Trener polskiej reprezentacji dla niewtajemniczonych. A tu nagle około północy, jak to w górach, a jest koniec maja. My tu gromy coś, a tu nagle wiatr, za chwilę drzewa się zniżają, do przodu dys, a za chwilę grat, takie kule. Lubka Tumowa, cymbalistka, mówię, Lubka, bier te cymbały, bo ci to normalnie po prostu rozstroi. Padło, to ne wadi, ja mam druhę. A my na farze takie wysłonisko i dalej muzykowanie. Były ekipy i radiowe. Jeszcze pamiętam, że był Jurek Kordowicz, takim małym z trójki. Tak. I transmisja się miała zacząć o 0:30, ale nie mogliśmy grać. Więc puścił jakieś tam z planetarium właśnie momenty czy coś. A muzykowanie szło dalej, tylko że już w kameralnym nastroju, znaczy wnętrzu pod tym fara, ale to takie słonisko. No i to też to, co się w Beskidach dla mnie zdarzało i zdarza do tej pory. Przecież ja teraz po
odejściu Alinki, jedno z miejsc ważnych, jeśli chodzi o, nazwijmy to, dochodzenie do równowagi. Do równowagi, to są góry. Byliśmy już na Baraniej, Piechty oczywiście. Byliśmy już w innych miejscach też. No to jest taka, wiesz, nowa droga, szukanie nowej drogi w życiu. I góry mi bardzo pomagają. I dlatego bardzo jestem wdzięczny tym naszym przyjaźniom z góralami i z górami. Ach, niech wybrzmi odrobina ciszy po tym wszystkim. A potem znowu cię usłyszymy w planetarium chyba? Kolejne projekty jakieś już w planach? No się zdarzają. Ja właśnie czekam na wyjazd do Stanów, bo w Oregonie, w Portland Recording Studio zrobiliśmy pewne ślady jeszcze przed pandemią. Potem była przerwa. No i teraz ewentualnie mamy dalej jakby pewne produkcje w Stanach robić. Myślę, że to jest ciekawe. A z drugiej strony, wiesz, mając te wszystkie teraz obok trudności w odnalezieniu się, zawsze na świecie coś tam możesz jeszcze znaleźć. Zbudować, bym powiedział, bo to już teraz, ja to ciągle nazywam, że nasza budowla rodzinna, która trwała tyle czasu, no właściwie się zachwiała, wiesz. I teraz ją trzeba odbudować. No. To ustabilizować. Musisz samego siebie zbudować, to jest nieprawdopodobne. Może, wiesz, kiedy traciłem matkę, ojca, brata, wszystko inaczej. Tych muzyków, o których wspominasz, tak. Tych artystów innych, o których przecież ja tam ciągle grałem. Ale to nie jest ta sfera, to nie jest ta bliskość. Tu jest co innego. No. Jest piękna kontynuacja. Nie wiem, czy to zawsze tak jest, że te talenty przy takich talentach ojca, matki się powielają. Ale tu są, ale często słyszymy i widzimy na scenie. Nie wiem, czy wnuczki też już próbujesz w jakiś sposób wdrożyć w ten świat dźwięków? No i tak trzeba się poradzić, wiesz, jakby no, każdy jakby odpowiada za swoje wybryki, tak. I za swoje sukcesy, działania. Oczywiście ja pomagam jak tylko mogę. Jeśli chodzi o Elę, próbowałem w wielu miejscach ją zdobyłem zadomowić, jeśli chodzi o Warszawę, zwłaszcza o show biznes, w majorowych firmach na przykład. Ela sobie wybiera jednak swoją drogę bardziej i dobrze robi. Ja czasami ją zapraszam jako ojciec, ale wiesz, ja no, mam jakiś jednak określoną już nutę, styl, tak. Barwę, tempo i tym podobne, wiesz, Ela jest to jest młodość, ona dlatego te aranże są inne. Zresztą cały fenomen sztuki polega na tych zmianach, które są w czasie. Zauważ, co się działo, kiedyś był modny walc, a potem było modne reggae. A w międzyczasie są jeszcze inne, tyle jest tych różnych stylów. Tylko, że to jest taki kołobrót. O jeszcze innych jeszcze i tak dalej. Wszystko w modzie. Jedno. Wszystko tak. Jedno, ja mówię o tym, co działa na ludzi. To przecież o to chodzi głównie. Podoba mi się takie stwierdzenie o akustyku. Akustyk jak dobrze, wiesz, odbiera to, co nagrał, to mówi działa, bierzemy. Rozumiesz? I tak samo jest w sztuce. Po prostu, że on, to, wiesz, no nie ma siły. Ty możesz komuś wmawiać, że to jest genialne, on powie nie, tak. Nie będę tego słuchał. To jest normalne. Nie czuję tego. No i koniec. No, wiesz, no po prostu dlatego oczywiście, jeśli będziemy taktowni, to będziemy wszyscy do siebie mili. No wiesz, bez tego ego. To jest niebezpieczne w sztuce. Bo jak jesteś ego, no to zawsze będziesz... Ja wiem najlepiej, ja gram najlepiej, to co ja gram jest the best. Nie. Wcale nie. Tej muzyki jest tak ogromna ilość, tak wiele ciekawostek. No czasami na topie są takie numery, żebyś powiedział, no nie. Tak, to jest tego niemożliwe. A jednak. Ty mówisz, że ja mam
wiesz, tam prawie milion lajków. A mówię, co ty fądzisz, że mam o 200 milionów. To nie jest tak, że wiesz, współczesne poprzez to wszystkie odkrycia nowe, bardzo dobrze, ale też i niebezpiecznie. Mhm. Dlatego, że one mogą po prostu szlagę spowodować, że będzie się zupełnie... Możesz to zauważyć często, jest jakieś, no to zresztą wszyscy wiedzą, jest spotkanie rodzinne i wszyscy siedzą na komórkach i coś robią. Wiesz, co chodzi? Tak. O, jestem między ludźmi. No to wszyscy klepią biedę tutaj, wiesz, bo tu jest ciekawie, bo na świecie, o ten wygrał, ten... Nie, trochę przez to straciliśmy. Po prostu technika współczesna jest genialna, ale jako człowieczeństwo straciliśmy kontakt. No to jest nieuniknione. Rozumiesz, bo... No i każdy ma swoje wytłumaczenie, w tym ja też. To, niestety to często doprowadza do tego, nawet że za późno zahamujesz. Ja miałem jedną ze sztuczek właśnie przez to, że łapałem normalnie, jak wyjechać z tego winkla, po prostu, czyli łapałem się za nawigację. Tak. A ci chłopa przede mną zahamowali, no to puch. Wystarczy. Dobrze, że jechałem 40. Tak, żeby tylko miał chłodnicę walniętą. Ale to też jest jakby proste. No, że technologia nam bardzo pomoże, jeśli będziemy ją rozsądnie układać. Wszystko wtedy gra. Tak jest, tak ma być. A jako, że ja i tak całe życie właściwie mam do czynienia z tym, poprzez te wspomniane działania przeróżne, no wiesz, każde odkrycie może być kontrowersyjne. Ktoś może powiedzieć, to nie. To jest proste jak twist. I obrywałem też baty za to. Co to za wyjedz w kościele? Wiesz, jak to jest, nie? Ale wiesz, bo jak zaśpiewasz nagle frazę, która jest dynamiczna, a oni są przyzwyczajeni tylko do la, la, tak. La, 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 no nie ma siły. I tak dalej. Także ta sztuka, ona w tym wszystkim, żeby miała swoje miejsce, no to jest jedno na pewno. Oprócz tego, co umiesz, oprócz tego, co poznajesz, to jeszcze musisz mieć szczęście. Ale ty sobie radzisz z tą współczesną technologią, bogata, aktualna strona internetowa, dość częste wizyty na mediach społecznościowych. Nie wiem, na ile w tych twoich magicznych, prostych, tradycyjnych instrumentach, na ile tam technologia zmieniła i zadziałała. Znaczy bardzo, ja jestem w ogóle wiesz, wyuczonym pianistą, bo miałem i pierwszą, i drugi stopień Karłowicza i robiłem koncert Kabalewskiego w Filharmonii Śląskiej, no więc jestem po prostu przygotowanym pianistą, który ma teraz za twarde ręce, ale to jest jedna sprawa, natomiast wiesz, tutaj są jeszcze inne zależności, które decydują o tym, po pierwsze, ja nie jestem celebrytą. Ja jestem właściwie niszą. Niestety, taki układ. Wydarzenie, które się nazywało SBB, było wielkim ewenementem w historii tej muzyki. No nie ma siły. Myśmy grali trudną muzykę, długie utwory, jeden utwór, 15 minut od odlot. Pierwsze było, że były płyty winylowe, Ojciec Chrzestny, tak. 20 minut. Druga strona 20 minut. Memento prawie 20 minut. No, kto to puści w radiu? Nie, no nie radiowe. Nie ma jak, no. A jednak zespół był bardzo popularny w całym świecie. Tylko wiesz, po prostu dalej się zaczyna jakby ten proces produkcyjny. Producencki. Gdyby, wiesz, było... A wiesz, masz zdrowie tylko jedno i siłę jedną, czas jeden. Na przykład tak, jeździsz trasy, Europę, wschodnią, zachodnią my wtedy, prawda? A tam gdzieś po prostu jest na przykład Wyspy Brytyjskie. I są Stany w ogóle, nieosiągalne prawie, że. Kurde, Stany. Tylko, że musisz tam być. To nie jest tak, że tam przyjedziesz do Polonii, zjesz gulasz z bigosem i zagrasz tam na Greenpoint i jedziesz do domu. Nie, żebyś być w Ameryce, musisz tam siedzieć rok. Zaistnieć, tak. Albo trzy. Ja o tym dokładnie wiem. Niestety zespół na to nie był przygotowany. Zespół
był bardzo nośny, ale w Europie przede wszystkim. Ja w międzyczasie miałem propozycję od Jerzego Skolimowskiego, żeby zrobić muzykę do filmu Shout, w sumie z Tommy Banksem z grupy Genesis. Wow, duże wezwanie. No tylko, że ja już miałem zakontraktowane trasę z SBB po Beneluxach. To powiedz Niemcowi, słuchaj, ja nie będę robił trasy i dojadę do Anglii. Tak. Omydli się, nie da rady, sztrofa. Już masz po prostu B. No i na przykład to już był jakiś też mankament, na przykład, bo ja wolałem. Okazało się, że ci, którzy zajmowali się show biznesem w Europie, już wtedy mówili, Joseph, ty masz zrobić swoje. SBB jest fajne, ale to już jest czas, kiedy masz robić swoje. Ja tego nie rozumiałem, a teraz rozumiem. Ja wytrwałem z SBB do Momenta. Od Momenta do Momenta. W piwnicy było pierwsze dźwięki Momenta, a nagrane zostało ostatnie dźwięki Momenta i zrobiłem to uczciwie. Natomiast straciłem dużo. Ale myślę, że to był dobry taki przypadek pójścia w tą solową obecność, używając słowa przypadek, którego powiedzieli, że nie ma w życiu, tylko coś gdzieś czymś kieruje. Ale to jest jasne, przecież zauważ, jakie jest w tej chwili życie. Wszyscy jesteśmy indywidualistami. To nie ma tak, że jest, wiesz, koło gospodyń wiejskich albo inna gromada. Każdy z nas odpowiada za siebie. No nie ma siły, to jest bezlitosne. To nie ma jak, no zespół jest, a za chwilę go nie będzie. Pokaż mi zespół, który jest forever. Chyba, że Rolling Stonesi, oni już nie tylko będą mieć po 100 lat i będą dalej grać. Z krykami, rozumiesz, a ze zatku 17 burzynów będzie za nich bić w big bandy, wiesz o co chodzi. Bo to jest właściwa produkcja. Angole potrafią to robić. Ja widziałem, byłem z Deep Purple, bo graliśmy parę koncertów, jak jeszcze żył Tomek Dziubiński z Metal Mindu. On się z nimi przyjaźnił i wprowadził nas pierwszy raz w spotku. Hala runęła wtedy. Ja powiedziałem, Tomek, my możemy zagrać pod warunkiem, że będziemy grać pierwsze Memento, które dedykujemy Gołębiorzom. Grajcie co chcecie. To my widzieli, jak to jest po prostu Deep Purple. Potężna scena, potężne światła. A dla nas, wiesz ile? No, tak jak dwa razy ten stół. Meter. Wy macie tylko tyle i koniec. I tam nie wolno dotykać. Ani nawet postawić szklanki. To jest Deep Purple, a wy macie tu. Aparatura o 50% w dół. Światła? Po co im światła? Nie ma tak w prostu. Angole. Może nie wiesz o tym, ale Angole mają to w sobie. Najlepiej to powiedział Tom Winter, tekściarz. Joseph, wystarczy, że ja jestem Tom Winter i gram na gitarze. Tak. I już wszystkie dziewczyny za mną lecą. Bo ja jestem Anglikiem, który gra na gitarze. I jeszcze piszę teksty. No dobra, wiesz, my mieliśmy swoje jakby podejścia, natomiast show biznes ma swoje. Rządzi się swoimi prawami, tak. I dlatego się tak często mo jak się mo. To jest właściwie życie artysty, nie tylko muzyka, ale może i z innych też. No to jest takie na akord trochę, wiesz, raz masz, raz nie masz. Tak. Bez stabilizacji jako takiej. Stabilizacją jest rodzina. Tak. No ale Alienka mnie odeszła. I wróciliśmy do sedna. I cieszę się, że dzięki twojej, jak to nazwać, odwadze i miłości była dzisiaj w ten sposób przynajmniej z nami i będzie na zawsze i w sercu i na kolejnej, zdaje się, płycie, którą tutaj trzymasz jak jakiś artefakt ukochany. To są jej teksty. No, nazwaliśmy to Marzenia. Znaczy z nią, bo to wszystko było jeszcze jak ona była, ona przecież niedawno jeszcze była. Co, 2,5 miesiąca, chłopie. Co to jest? No to jest ona jest ciągle, ja po prostu wiesz, ja ją czuję wiesz, od początku do końca. Tu są teksty jej i różni wykonawcy, mamy jeden utwór nagrany właśnie w Portland Recording, ale dedykowany Marii Śnieżnej, patronce bez Sudetów, z Góry Iglicznej. Przepiękne miejsce, przepiękne. Też tam grałem nieraz.
I ostatni utwór jest Zmartwychwstanie, nagrany w takim małym kościółku w Szczewie. A poza tym są utwory SBB i jeden utwór śpiewa Ela. Jesteś marzeniem, jesteś natchnieniem. I tu wszystkie teksty są Alinki. Ja zauważę, jak ja jestem po prostu... Uszkubałeś tam. Szkubia, bo jestem po prostu, wiesz, ja nie wiem teraz, jak ze sobą postępować, wiesz, często. Po prostu we mnie się dzieją jakieś wiry. To jest nieprawdopodobne, po prostu ja albo odżyję, albo nie. ja normalnie jestem inny. A teraz ja nie wiem, jak ja jestem w ogóle, wiesz. To znaczy, szukam siebie. Coś w tym rodzaju. A czas idzie. To wszystko trwa. Znajdziemy cię na kolejnych koncertach i spotkaniach. Może nie byłbym taki pewien. Ja po prostu wiesz, że jestem naprawdę na rozdrożu wielkim życiowym. Jakoś tak, wiesz, ty tak tyle czasu mnie namawiałeś, żeby się spotkać, no to tak. Się spotykam. Ale to też przede wszystkim dlatego, żeby powiedzieć o Alince. Czyli jej muszę podziękować. Jej. Trzeba, bo ona mnie uruchomiła. Ten stres, który był w pierwszej dekadzie, kiedy po prostu się rozwalało wszystko, kiedy przychodziło, wiesz, też w tym kraju przecież był kryzys potężny. Potężny, to był pierwszy kryzys. Za chwilę był stan wojenny. To wszystko przeżyłem dzięki niej. I z nią założyłem rodzinę, która jest. I tylko pytam, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Alinko, gdzie? I szukam siebie. Dziękuję. Reszta niech pozostanie milczeniem. W Drzazga Klinik każdego dnia przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu wykonuje się zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, laseroterapii i kosmetologii. Lecz to, co czyni to miejsce wyjątkowo szczególnym, to profesjonalna kadra, doskonale wiedząca, jak zadbać o komfort i bezpieczeństwo pacjentów.